sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Z nami Piotr Pawlicki. Peter, powiedz, no wracasz po kontuzji, więc powiedz przede wszystkim, jak się czujesz, jak noga, no i też jak ci się dzisiaj jeździło? No, po 3 tygodniach raczej nie mogę powiedzieć, że jest tak, jak było przed doznaniem kontuzji. Natomiast, jak widać, jechałem, próbowałem walczyć. 2 biegi udało się wygrać, a przyjechałem w sumie z nastawieniem, żeby nawet spróbować pojechać w ogóle dzisiaj, czy to będą 2 czy 4 biegi. Ostatecznie znalazłem się w 15 biegu i to już mogłem sobie tak naprawdę odpuścić. Mógł pojechać Taj za mnie, bo teraz już czuję tą nogę i tak naprawdę jutro wracam do rehabilitacji od rana, do tych wszystkich rzeczy, które do tej pory robiliśmy. A zawody? No ciężkie. Przyjechał mocny rywal. Przegraliśmy. No raczej nie możemy być zadowoleni. Myślę, że ten tor po prostu dzisiaj zaskoczył i nas, i nawet z tego, co tutaj słyszałem w Mixonie, przeciwniku było ultra twardo. No i zgubiliśmy. Jakby nie znaleźliśmy nawet chyba dobrej, odpowiedniej prędkości, żeby powalczyć o zwycięstwo. Jest jak jest. Zapominamy o tym i będziemy jechać za tydzień na play-offy i trzeba teraz zrobić wszystko, żeby tą passę z tej większej części sezonu, czyli tą dobrą passę, podtrzymać i awansować dalej. No jasne. Za tobą całe dnie ciężkiej pracy na siłowni z fizjoterapeutami. Rozumiem, że tak jak wspomniałeś, rekonwalescencja dalej trwa. Trwa i będzie trwała jeszcze, myślę, na pewno do końca sezonu. No tak jak mówię, to te 3 tygodnie to jest trochę mało czasu. Ta noga dzisiaj, wiadomo, że została mocno obciążona i ona teraz będzie potrzebowała znowu trochę odpoczynku i kolejnych właśnie tych zabiegów i tego typu rzeczy, żeby na niedzielę było już, żeby było jeszcze lepiej jak dzisiaj. Jasne. Piotrek, przed nami pierwszy mecz ćwierćfinałowy w twoim rodzinnym mieście, w twoim macierzystym klubie. Chyba pierwszy raz wystąpisz przeciwko Unii w Lesznie właśnie. Powiedz, jakie emocje ci towarzyszą? Na razie o tym nie myślę. Bardziej jestem wkurzony tym, że dzisiaj przegraliśmy. No ale tak jak mówię, jakby fajnie by było to jak najszybciej wyrzucić z głowy i już zacząć myśleć tak naprawdę o tym meczu niedzielnym. Nie zastanawiałem się tak naprawdę. Chyba dobrze nawet, że nie zawracam sobie zbytnio tym głowy, bo nie ma zbytnio sensu. No pojadę, jakby będę jeździł na żużlu tak jak do tej pory i będziemy jako drużyna chcieli wygrać. Cieszę się, że będę mógł wrócić do Leszna na Smoka, zobaczyć kibiców i ludzi, z którymi pracowałem pół życia tak naprawdę. No ale sentymenty pójdą na bok i będziemy robić wszystko, żeby wygrać. No to trzymamy kciuki, dzięki. Dziękuję.